jest to na pewno pierwsza konferencja po dłuższym czasie, ponieważ taka konferencja była organizowana w 2013 roku. Później była przy współpracy z Markiem Dragoszem realizowana w latach 2014-2017 i teraz mamy jakby reaktywację takich działań. Generalnie rozmawialiśmy na temat współczesnych tendencji w piłce nożnej kobiet na bazie ostatnich mistrzostw świata, które odbyły się we Francji, i środki treningowe jako propozycja dla trenerów, by móc to doskonalić na, już chociażby na obozach, które za chwilę zaczynają się w klubach we wszystkich kategoriach wiekowych. Mamy wystąpienia trenerów reprezentacji klubowych, między innymi dzisiaj Marek Chojnacki zaprezentuje jeden z tematów mikrocyklu tygodniowego, który został wybrany, także model funkcjonowania SMS-u. Trenerzy młodzieżowych reprezentacji będą mieli przygotowane informacje na temat pracy poszczególnych reprezentacji oraz ważnych indywidualnych aspektów, które później mają ogromny wpływ nawet na taktykę zespołową. Pierwszy raz mogliśmy się spotkać w takim gronie, mam nadzieję, że nie ostatni. Trzeba poczekać na feedback, bo to najważniejsze, jak trenerzy to odbierają. Naszym zadaniem było przygotować ciekawy dla nich materiał, ale to oni są tego odbiorcą i to oni powinni nas w tym materiału ocenić. Ja tylko mogę powiedzieć, że mogę tutaj wystąpić, że taka inicjatywa z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej czy prezesa Bartnika, który bardzo mocno orędował za tym, żeby taka inicjatywa miała miejsce, odbyła się na fantastycznych obiektach SMS-u Łódź, także tylko się cieszyć. Bardzo ważnym elementem jest spotkanie się wszystkich trenerów piłki kobiecej w jednym miejscu w tym samym czasie i myślę, że także wymiana tych informacji już poza samymi wykładami i praktykami.